Siemano, witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj tak nie będzie warsztatowo, tylko tak będę pierdzielił troszeczkę. Słuchajcie, przyszły do mnie, już Wam pokazuję te... O, te brakujące, pamiętacie, nakręteczki. Rzeczywiście łatwo je było dostać. Oczywiście nie zamawiałem tylko je, bo to było bez sensu, bo one tam chyba 3,51 kosztuje. Nie wiem, czy przepłaciłem, czy nie. W każdym razie kwota nie jest zbyt duża. Zamawiałem coś jeszcze i przy okazji ten gość to miał, więc też zamówiłem, ale to ta zębatka. Ta zębatka mi się w ogóle, kurde, nie podoba. Przepraszam za moje ręce, ale już grzebałem tam, gdzie nie trzeba. To nie jest stal. Dla mnie to jest aluminium. Było napisane jak byk w ofercie. Stal, nierdzewno. A dla mnie to jest aluminium. Robi się aluminiowe zębatki. Nie będę, ona taka firma tam robiła. Ale do zwykłych rowerów, one potrafią przejechać parę tysięcy, jest ok. Ale do elektryka, zwłaszcza z centralnym napędem, które są duże siły, dużo większe niż przy naciskaniu na pedały, gdy naciska na pedały zwykły rowerzysta, szybko to się zjedzie. No. Na całe szczęście ja na takiej zębatce nie planuję jeździć i zrobię to tylko dla testów. Zobaczymy, jaką siłę osiągnie, pod jaką wielką górę podjadę. Ale to nie wszystko. To nie wszystko, ponieważ zamówiłem sobie coś podobnego. To jest kaseta. Zamówiłem sobie kasetę. To jest nawet 10 rząd do zrobienia, widzę. To jest kaseta 10-rzędowa. 12 do 36 zębów. A ja zamówiłem sobie, gdzie to jest oczywiście o Cubie i Bafangu 750, tam gdzie mam założony właśnie ten silniczek. Zamówiłem sobie, oczywiście na AliExpress, kasetę 11 do 42T. Czyli tu założę sobie małą zębatkę. Oczywiście nie wiem, kiedy ta kaseta do mnie przyjdzie. Stawię, nie będę dzwonił. Tutaj z przodu sobie poprzez ten adapter wsadzę zębatkę 32 zęby, czyli 32T. A z tyłu będę miał kasetę 11-42. No, to słuchajcie, myślę, że pod niejedną górę podjadę. Tym bardziej, że teraz w Bafangu mam, żeby Was nie skłamać, jest 11 albo 12, ta najmniejsza zębatka, a największa jest 34. To zobaczcie, jaka różnica, 34, a 42. No i z przodu mam 44, ta przednia, co jest założona na silniku, a będzie 32. Także przełożenia będą i op, twoją macie. Nie da się wyjść wtedy szybko jechać, bo nogi Wam uciekną przy takich przełożeniach. Ale to nie o to chodzi, to chodzi o test podjazdu pod jakieś strony góry. Ostatnio... Panie psie, proszę ciszej. To nie jest mój psiak, to jest sąsiada. Jeszcze nie czas dla mnie na psa. Chodzi o podjazdy właśnie, no i znalazłem właśnie ostatnio, jeżdżąc po lesie, zajebistą górę, pod którą podjedziemy. Z przyczepką i bez przyczepki, zobaczymy, jak się to sprawdzi. I takie mam plany co do właśnie rozszerzenia Bafanga i mam plany, słuchajcie, do tego roweru. Co prawda, słuchajcie, poza tego roweru jest komiczna, ale no, specjalnie tak postawiłem ze względu na to, żeby mi po prostu łańcuch tą ziemię, jak wiecie, te podłogi nie mam, jest piasek, żeby mi w ziemię nie zaorał, bo ja tutaj robię różne takie rzeczy, ale do rzeczy, co robię? Przygotowuję sobie ten rower pod ten silnik, czyli de facto on wraca, ten silnik, do tego roweru, bo tu był pierwotnie założony. Wiecie, bo ja lubię ciągle coś zmieniać, ciągle to coś testować i ten rower przeżył dwa silniki. Jak widzicie, no cały czas jest założony, o tutaj silnik Emxus 350 przekładniowy z przodu. On pójdzie wek i założę ten na tył. Chcę po prostu zrobić sobie dwa rowery, które będę zamiennie używał. Kanc, który będzie zapleciony właśnie silnik 1000 W i Cube, który stoi w garażu 750, napęd centralny Bafanga. Dlaczego tak? Ano, bo lubię. Lubię czasem pojeździć rowerem z takim napędem, bo jazda z takim rowerem, z takim napędem i jazda z napędem centralnym to są dwie różne historie. Dwa różne odczucia. Ten ma zalety i ten ma wady, ale o tym nakręcę kolejny materiał, jakiś tam któryś z rzędu, jak nabiorę większego doświadczenia z Bafangiem. Na razie jest, że tak powiem, w fazie testów.
No i tak właśnie będę to robił. W poprzednim moim filmie już widzieliście, jak pomalowałem sobie ten silnik na czarno, żeby już to ładnie wyglądał. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Tutaj w tym silniku jest założona kaseta 9-rzędowa, a tam mam klamkę na zmianę przerzutek 8-rzędową. A nie mam kasety 8-rzędowej. Czy jest sens kupowania 8-rzędówki, czy po prostu wykorzystać tą do tej klamki? Nie wiem, jak to ma się z szerokością łańcucha. Czy 8 i 9 mają ten sam szerokość łańcucha, czy nie? A najwyżej założę, bo chyba tak nawet jeździłem swego czasu. Założę i. No i zobaczę. No. Jak będzie coś źle, to najwyżej wymienię, nie? Wymiana jest prosta, szybka i przyjemna. No i takie mam właśnie plany. I jeszcze jakie mam plany. Jeszcze raz przepraszam za pozę tego roweru, no ale wiecie jak jest. Mam tutaj bagażnik nieprzystosowany do sakw Crosso. Jak wiecie, ja używam sakw Crosso Bafangu. I tam jest takie specjalne mocowanie. Ale znalazłem też uniwersalne mocowania tutaj, te zaczepy dolne do sakw Crosso, że można przykręcić do innych bagażników i będzie gucio, będzie pasować. Prawdopodobnie będzie pasować. A ten bagażnik jest przystosowany pod sakwy, bo też taki kupowałem. Wiecie, żeby mieć uniwersalizm. Uniwersalizm, że tak powiem. Czyli przekładać sobie sakwy z jednego na drugi. Jak będę chciał jechać tym rowerem, to sobie pojadę tym. Jak nie, ewentualnie kupię jeszcze jedno, jak pojedziemy gdzieś z dzieciakami. Wiecie, więcej miejsca bagażowego i te sprawy. Chociaż niepotrzebnie, bo w przyczepkach mam dużo miejsca, bo mam dwie przyczepki, jak wiecie. Także no. No takie mam plany. Czyli tutaj oczywiście damy kolorowy wyświetlacz LCD. Muszę znaleźć sterownik. No i sterownik, słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, ci, co oglądają mnie od samego początku praktycznie, to ja miałem sterownik ukryty, jak wiecie, o tutaj. Tu miałem taki przymocowany czarny sterownik i chcę powrócić do tego pomysłu, ponieważ tu bym chciał mieć całą baterię, a ze sterownikiem to się tutaj nie pomieści. Oczywiście na wcisk wszystko się da, ale ja tak nie chcę. Sterownik z boku, tak jak było kiedyś. Bagażnik WEG, bo jest niepotrzebny. No, pomyślę jeszcze o siodełku, bo chociaż to siodełko też nie jest złe, ale to jest takie najprostsze, wiecie, najprostsze, byle jakie, ale działające. Także zastanowię się jeszcze nad tym, co z tym zrobię, nie? No i właśnie tak to wygląda. A z samochodem, no, byłem dzisiaj u niego mechanika. Słuchajcie, na 8 mechaników tylko jeden jest dostępny. Reszta jest na kwarantannie. Znaczy kwarantannie. No, w domach siedzą na zwolnienie, bo chorzy. Na COVID, srobit, że tak powiem. Chyba już nikt w to nie wierzy. Samochód będę miał dostępny dopiero w przyszły piątek, jakoś tam pod koniec przyszłego tygodnia, to powiedział. Na Zicher będzie. Nie ma tam dużo roboty, tylko on jest sam. Jest zarąbany robotą i po prostu stoi. Ja mu powiedziałem, że mam drugi samochód, nie spieszy mi się. Należy, wiecie, żebym chciał tu sobie popróbować, popatrzeć, porobić. Bo mam parę gadżetów do instalowania, parę rzeczy do naprawienia we własnym zakresie. Ale to wszystko wyjdzie w praniu. Także, no takie mam plany. No i mam plany też zacząć w końcu jeździć rowerkiem. Tylko nie wiem, na ile mi to wyjdzie przez ten cały lockdown i te inne sprawy. Bo teraz ten lockdown się nasila i cholera wie, jak to będzie, nie? No dobra, no to tyle w tym odcineczku. Taki odcineczek, słuchajcie, informacyjny. W następnym już się zabiorę za modernizację. Kurde. Modernizację tego, co tam mówiłem. Komary już latają, słuchajcie. Właśnie zarobiłem komara jednego. Niesamowite. Będziemy się... Czy będę się brał za ten rowerek. Zakuwał wszystko, sterownik, w pojemnik. O, wam pokażę. O takim pojemniku mówiłem, który kiedyś miałem zamocowany, słuchajcie, tam w rowerku, tylko miałem czarne. Za Chiny pańskie nie mogę zdobyć czarnego pojemnika teraz. Nie wiem, gdzie to kurde można zdobyć. Jak wiecie, gdzie taki czarny pojemnik znajdę, dajcie znać, bo już obszukałem wszystko, nie mogę znaleźć, to nie mam wymiaru, bym wam podał wymiary tego typu. Jak znajdziecie czarne, dajcie mi znać. No, no i dobra. Dzięki, że byliście na tym odcineczku informacyjnym. Mam nadzieję, że przekazałem wam taką pewną dozę informacji na temat, co będę robił zaraz. No dobra, to tyle w tym odcineczku. Chciałem wam powiedzieć, co będę robił i co możecie się spodziewać w najbliższych odcinkach.
zostawcie pierdołki pod filmem, łapeczki, subskrypcje, dzwoneczki, te sprawy i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!